związku z planowanym zakupem szkoleniowego symulatora kolejowego przez Lotos Kolej. W siedzibie spółki w Gdańsku na przełomie września i października odbyły się testy dwóch tego typu urządzeń. Lotos Kolei jako przewoźnik, drugi przewoźnik w kraju, musi dostosować się do wymogów prawnych, które wchodzą w życie w 2018 roku, gdzie każdy maszynista będzie musiał przejść szkolenie przynajmniej 3 godziny w roku na symulatorze. To nie jest droga zabawka, jak niektórzy myślą, lecz narzędzie, które pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak również podnieść efektywność pracy maszynistów. Natomiast my mamy pomysły, w jaki sposób jeszcze wykorzystać ten symulator, aby nie był tylko wykorzystywany do tych obligatoryjnych 3-godzinnych szkoleń, natomiast dla podniesienia techniki jazdy, efektywności jazdy i oczywiście bezpieczeństwa. Jeden z elementów pracy symulatora są to scenariusze, które możemy opracowywać, patrząc, dostosowując do naszych potrzeb. Chociażby teraz na jesieni występują rozerwania pociągów, brak możliwości pokonania wzniesienia. Te wszystkie scenariusze możemy ćwiczyć na symulatorze. Oczywiście trzeba dodać jeszcze inny element, element wstępnej weryfikacji osób, kandydatów chętnych na kurs, na licencję, czy nawet kwestia podnoszenia kwalifikacji. To jest bardzo dobre urządzenie, które możemy wykorzystać. Tutaj w przeciągu powiedzmy 20 paru minut jazdy można wytworzyć sytuacje, które się w życiu nie zdarzą przez 20-30 lat. Wejście czy zwierząt, czy człowieka na tory, połamanie pantografów. Samo odczucie jazdy jest bardzo realistyczne, jak i zdarzenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia pociągu, również bardzo, bardzo realne.